Gaz System to ponad 3000 pracowników w 8 lokalizacjach. Na co dzień wypełniają swoje obowiązki w różnych miejscach w Polsce, ale tworzą jeden, silny zespół. Jak wygląda ich praca? Co w niej lubią? Co stanowi dla nich wyzwanie? Poznajcie historię Edyty, Adriana i Marka. Terminal LNG jest częścią systemu. To, co dla nas jest optymalnym, nie zawsze będzie optymalnym dla innych stron, czyli systemu przesyłowego dla naszego klienta. Zawsze staramy się szukać złotego środka, tak żeby wypracować kompromis. Jednym z wyzwań był pierwszy rozładunek statku. Mieliśmy tylko pół roku, żeby się do niego przygotować procedury, instrukcje. I to było dużym wyzwaniem dla całego zespołu, z którym pracuję. Nazywam się Adrian Sobierajski. Jestem zastępcą kierownika działu eksploatacji. Zawsze zaczynamy od spotkań koordynacyjnych. Przekazujemy sobie podstawowe informacje, zadania, priorytety, doglądanie urządzeń, ustalenie planu ruchu urządzeń, planowanie regazyfikacji. Zadań jest naprawdę dużo. W mojej pracy najbardziej podoba mi się sam terminal. Lubię proces technologiczny realizowany w terminalu. Lubię ludzi, z którymi pracuję, zespół, który jest zgrany. Po prostu dzięki tym ludziom, dzięki nam to wszystko się kręci. Gaz System zajmuje się badaniem jakości gazu, badaniem emisji pochodzących od instalacji, urządzeń i badaniem w środowisku pracy. Zdarza się, że wyjeżdżamy z moim zespołem na kilkudniowe delegacje. Pracujemy w laboratorium, badamy skład gazu za pomocą chromatografii gazowej. Również dużą część naszej pracy zajmuje przygotowywanie się do audytów zewnętrznych, wewnętrznych. Nazywam się Edyta Mrówka, jestem wiodącym specjalistą w Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu w pionie badań i rozwoju. Najfajniejszą rzeczą w mojej pracy jest to, że jest różnorodna, że mogę brać udział w nowych projektach. Bardzo lubię pracę ze swoim zespołem. W Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu pracuję od 10 lat. Naszym celem jest zapewnienie dostawy ludziom gazu do domów czy firmom przemysłowym, zapewnienie gazu, który zasila choćby elektrociepłownię. Pracuję w dziale pomiarów i automatyki. Zajmujemy się pomiarami, telemetrią i automatyką obiektową. Uczestniczyłem w wielu projektach o różnej skali, natomiast uważam, że największym wyzwaniem zawodowym jest ta codzienna praca, którą wykonujemy. Umiejętność niepopadania w rutynę i zapewnienia bezpieczeństwa i pracownikom, i infrastrukturze, którą eksploatujemy. Nazywam się Marek Mazur, w Gaz Systemie pracuję od 20 lat. W swojej pracy najbardziej lubię ludzi. Żadna organizacja nie może funkcjonować ani wzrastać bez ludzi. Ludzie są po prostu najważniejsi. To, jak o nich dbamy, tak naprawdę przekłada się też na to, jakie rezultaty osiąga organizacja.